Wieczór na luzie. Zaprasza Karol Garnicarz. Wtorek, godzina 20 to czas, by na antenie radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz i oczywiście na naszym facebookowym profilu porozmawiać na luzie, bo to wieczór na luzie, a dziś ze mną prawdziwy kot. Jest to ostatnio bardzo popularne słowo określające kogoś, kto dużo osiąga w sporcie, kto jest, można powiedzieć, zawodowcem w swojej dziedzinie. Robert Wardzała, dzień dobry, cześć Robert. Dobry wieczór, witam Państwa, witam Cię Karolu. Robert Wardzała oczywiście może się kojarzyć tutaj tarnowianom z innym Robertem Wardzałą i tak na początku chciałbym zagadnąć, jak często mylą Cię. Mylą Cię? Zdarza się, że gdy słyszą imię, nazwisko, to kojarzą z faktycznie polityką? Kiedyś bywało to częściej, teraz nie, że na szczęście, teraz nie ma takich sytuacji. Kiedyś, kiedy pan Robert jeszcze określał się jako prawnik za darmo, miał dużo plakatów, dużo reklamy w mieście, to były nawet sytuacje, kiedy ludzie potrafili dzwonić do mnie i prosić mnie o poradę prawną. Także takie sytuacje się zdarzały, natomiast żeby sprawa była jasna, nie mam z tym problemu. Okay, no. Chociaż porad prawnych nie udzielam. Okej. Okay. Porad prawnych nie udzielasz, ale udzielasz innych lekcji, o których tutaj za chwilę będziemy mówić. Robert Wardzała, wykładowca Katedry Wychowania Fizycznego na uczelni PWSZ w Tarnowie, posiadacz czarnego pasa w jiu-jitsu, czarnego pasa w judo, no i przede wszystkim pierwszy Polak spoza służb mundurowych, który ukończył kurs technik interwencyjnych w Centrum Szkoleniowym Gracie University. Ten kurs odbył się w Corpus Christi w Teksasie. Niesamowita sprawa. Cieszę się bardzo, dziękuję za tą miłą zapowiedź. Faktycznie, może przejdźmy już od razu do tego szkolenia. Szkolenie odbyło się w Corpus Christi w Teksasie. Szkolenie organizowane przez Grace University dla pracowników służb mundurowych. Głównie byli to żołnierze wojsk specjalnych, policja, w tym policjanci antyterrorystyczni z tamtejszych SWOT-ów. Jak ty się znalazłeś właśnie? Tak. Zawsze marzyłem o ukończeniu tego kursu. Jest to kurs bardzo prestiżowy, jest to kurs, który prowadzony jest już w Stanach Zjednoczonych od początku lat 2000. Po pierwszych tak naprawdę sukcesach Royce'a Gracie'ego w Ultimate Fighting Championship do rodziny Gracie zgłosili się głównie żołnierze armii amerykańskiej, o stworzenie pewnego rodzaju systemu walki wręcz, który pomoże im w ich działaniach. Następnie ten system został przetworzony na potrzeby służb miejskich, policji głównie. I co? No i dosyć długo już wiedziałem, że taki kurs jest, w związku z tym, że oprócz tego, że pracuję w Katedrze Wychowania Fizycznego, prowadzę również zajęcia na kierunku administracja bezpieczeństwa wewnętrznego, prowadzę zajęcia z technik interwencji oraz wyszkolenia strzeleckiego. Jestem pracownikiem dydaktycznym, moim zadaniem jest rozwijanie swoich zdolności, a więc no wiedziałem, że będę chciał to zrobić, będę chciał poznać tych ludzi i był to naprawdę strzał w dziesiątkę. Czyli można powiedzieć, że sam sobie taki cel założyłeś, żeby wznieść się jeszcze wyżej, jeśli chodzi o własne takie kwalifikacje, osiągnięcia, rozumiem? Dokładnie tak. Jestem już byłym sportowcem, wyczynowo uprawiałem sport kilka dobrych lat temu, nie rywalizuję już sportowo, dlatego... Ale nadal też szkolisz, bo jesteś trenerem MMA, prawda? Jestem trenerem współpracującym w klubie sportowym Legion Team Tarnów. Od samego początku istnienia klubu współpracuję z Radkiem Piechnikiem i jego zawodnikami. Jeżeli chodzi o zawodników amatorskich, jeżeli chodzi o zawodników zawodowych, to pracujemy już razem 10 lat, za co jestem mu serdecznie wdzięczny. Jest to naprawdę osoba, która przyciąga rzeszy młodzieży, która wspomaga i która pomaga ludziom, między innymi mi, w doskonaleniu się i również pewnie też dzięki niemu wyjechałem do Stanów Zjednoczonych. No właśnie, a jak się tą, zaraz o samym okresie przygotowawczym też porozmawiamy, ale mnie ciekawi, co trzeba zrobić, żeby się tam dostać, żeby cię zauważyli, bo mówisz, że jest to bardzo prestiżowy kurs, więc łatwo się domyślić, że na pewno jest bardzo dużo chętnych, żeby ten kurs ukończyć. Przede wszystkim trzeba być pracownikiem służb mundurowych. Ja tym pracownikiem nie jestem. Czyli od tego zaczynasz. Tak przede jest. Wszystkim tak, trzeba być, tak, ale nim nie jestem. Natomiast
Współpracuję przy programie Legii Akademickiej, jest to program wyszkolenia wojskowego studentów. Miałem również przygodę, współpracowałem z jednostką wojskową komandosów w Lublińcu, pomagałem młodym ludziom przygotować się do testów sprawnościowych, do rozmowy kwalifikacyjnej, ogólnie rzecz biorąc do dostania się do tej prestiżowej jednostki specjalnej i dzięki temu otrzymałem rekomendację komendanta wojskowego Komendy Uzupełnień w Tarnowie, za co również serdecznie dziękuję. Czyli tak troszkę można powiedzieć nie po kolei, tak jak powinno być, bo jednak w tych służbach nie jesteś, ale to też pokazuje, że jak się chce, to można to zrobić. To można. Oczywiście nie wykonuję swojej pracy, ponieważ chciałem dostać się na ten kurs, to też, żeby sprawa była jasna. Bardzo lubię swoją pracę, bardzo lubię prowadzić zajęcia z wyszkolenia wojskowego dla studentów. Trzeba skorzystać tutaj, z możliwości, dokładnie które po tak. Chciałem tutaj zauważyć, że nasza uczelnia bierze udział już w tym szkoleniu piąty rok, piąty sezon. Od samego początku trwania tego programu w nim jesteśmy i mamy już ponad 300 studentów, którzy ukończyli szkolenie szeregowe, szkolenie podoficerskie i są oni w tym momencie już żołnierzami rezerwy. Wiemy już w takim razie, jak dostałeś się na ten wymarzony, można powiedzieć, kurs, ale powiedz, kiedy dostałeś informację zwrotną, jak zareagowałeś, kiedy dowiedziałeś się, że tam w Teksasie czekają na Roberta Wardzała? Po pierwsze musiałem ukończyć poziom pierwszy. Mi się tak wydaje, że po prostu jest to pewien sposób na sprawdzenie kandydatów, czy się oni nadają. Ze względu na sytuację epidemiczną nie mogłem tego kursu odbyć na miejscu w Stanach, a więc organizatorzy poprosili mnie o przygotowanie kilkudziesięciu technik, o przedstawienie swoich możliwości i tutaj serdeczne podziękowania dla Artura Olińskiego, który od bodajże początku lutego do połowy kwietnia dzień w dzień, codziennie o 6 rano przychodził na matę na Legion i, no przepraszam Artur, że to powiem, ale robił za mięso armatnie, ponieważ no na nim musiałem wykonywać pewnego rodzaju techniki, na nim musiałem wykonywać symulacje walki, na nim musiałem pokazywać swoje umiejętności dydaktyczne, metodyczne, nagrać filmy, wysłać. I bodajże w połowie kwietnia otrzymałem informację zwrotną, że zaliczyłem tą pierwszą część i zapraszają mnie na level drugi już do Stanów Zjednoczonych. Artur Orliński, twardy gość, gościł tutaj. Ninja. Tak, tarnowski jest. Ninja. A do Turku pozdrawiam serdecznie. Ja również. Artur gościł tutaj, miałem dwa razy przyjemność gościć właśnie tutaj naszego tarnowskiego ninja w wieczorze na luzie. Tak więc można powiedzieć, że ta droga do Stanów Zjednoczonych, do Teksasu była bardzo wyboista, bo nie dość, że troszkę musiałeś ominąć, może nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ominąć przepisy, no bo jednak nie byłeś w tych służbach mundurowych. Tak. Do tego pandemia i te wersje online, to zawsze jest jakieś utrudnienie, bo no face to face, no tak jak my byśmy teraz rozmawiali przez jakąś platformę, tak. No to zawsze jest ta jakaś blokada, więc dużo musiałeś przejść, żeby tam się dostać. Tym większa satysfakcja. Także tutaj, wiadomo, to szkolenie online to nie jest to samo, co tak jak ty to powtarzasz, relacja na żywo, natomiast wszystkie techniki, które były wykonywane na poziomie tym pierwszym, którymi ja musiałem się wykazać poprzez pewnego rodzaju filmy metodyczne, szkoleniowe, były omawiane w pierwszym dniu szkolenia poziomu drugiego, dopiero o drugi, trzeci, czwarty i piąty dzień to były nowe rzeczy, no ale chyba do tego zaraz przejdziemy. Tak jest. Ja tylko przypomnę, że 14 6 200 500 to jest numer do naszego studia. Jeśli wy, drodzy słuchacze lub oglądający nas na Facebooku, chcecie zadać Robertowi jakieś pytanie, ciekawi was może właśnie ten kurs, który się odbył w Corpus Christi w Teksasie, śmiało dzwońcie. 14 6 200 500, nasza linia jest otwarta, czekamy na telefony. Jak długo byłeś w Teksasie? Mówiłeś mi przed audycją, że chwilę to trwało, też długa droga, no bo jednak to jest kawał drogi do przebycia, żeby się w tym Houston znaleźć, bo tam lądowałeś. Ile łącznie trwał ten kurs? Sam kurs trwał 5 dni. Pierwszy dzień, tak jak wcześniej wspomniałem, były to powtórki z levelu numer 1+, nieoczekiwane walki sparingowe, a od drugiego dnia już prowadziliśmy techniki, wprowadzone zostały techniki z levelu drugiego.
warte podkreślenia jest to, że techniki to jest jedna rzecz. Mieliśmy dwóch instruktorów, między innymi Evandro Nuneza, byłego mistrza świata brazylijskim jiu-jitsu. Natomiast po każdej technice, którą on wykonywał, 60 osób, które było na macie, mogło wypowiedzieć się na ten temat. Naprawdę byli tam różni ludzie, byli tam, tak jak wcześniej wspomniałem, żołnierze wojsk specjalnych, antyterroryści. Oni opisywali historię, swoją historię podobnych sytuacji, w których musieli wykorzystać daną technikę. Były to naprawdę czasami przerażające opowieści. Natomiast to dawało nam wszystkim kursantom to, że oprócz jednej techniki, którą pokazywał nasz instruktor, dodatkowo mieliśmy 4 czy 5 innych opcji, które można zapamiętać, które można zapisać. Dodatkowo po ukończonej certyfikacji mamy dostęp do tych szkoleń w formie online, także techniki technikami, natomiast sama kooperacja z tymi ludźmi, to było coś, co naprawdę daje naprawdę duże możliwości. Daje duże możliwości i dlatego stwierdzam, że jest to jeden z lepszych kursów, na których byłem. Powiedziałeś nieoczekiwane sparingi i chciałbym zapytać właśnie, czy dostaliście nim jakiś, w cudzysłowie, plan lekcji, że spodziewałeś się, że od powiedzmy 7 do 9 to potem pół godziny przerwy i tak dalej? Nie, to od razu wiedzieliśmy, że będziemy pracować codziennie od 8 do godziny 14, natomiast nasze zajęcia, nazwijmy je zajęciami technicznymi, były przerywane różnego rodzaju sparingami, czy to 1-1, czy to 2-1, czy to 3-1. Mieliśmy zajęcia z bronią. Bo trzeba to powiedzieć, bo słuchacze mogą też myśleć, że to był kurs tak jakby sztuk walki i tak dalej. Tu jakby chodzi o zachowanie się w bardzo niebezpiecznych... W bardzo niebezpiecznych bojowych sytuacjach. Dokładnie. Jest to szkolenie przeznaczone dla pracowników służb mundurowych, wojska, policji. Były to nie tylko zajęcia techniczne, ale taktyczne, w jakiej sytuacji zachować się, w jaki sposób współpracować ze swoim partnerem, nawet w jaki sposób współpracować z ludźmi, którzy są wokół danej sytuacji, którzy znajdują się. Także naprawdę wartościowe szkolenie. A czy gdzieś w Europie, tutaj w naszym rejonie jest podobny kurs, czy to jest tylko jakby Texas? Wiesz co, nigdy na tym się nie zastanawiałem. Wiedziałem, że chcę GST, tak. I cel jest jeden. To jest jeden z najlepszych systemów dla służb mundurowych na świecie. Tak jest określany, dlatego chciałem tam być. Dlaczego powiedziano do ciebie The Polish Nightmare, czyli polski koszmar? Nie sprawiasz wrażenia kogoś groźnego. Dziękuję bardzo. Ci w oczy. Dziękuję bardzo. Może tak to powiem. Co wydarzyło się na macie w Teksasie, zostaje na macie w Teksasie. Natomiast wspomniałem o tym już wcześniej, było dużo walk sparingowych. Czyli musiałeś zrobić naprawdę wrażenie. Mogłem wykazać, pokazać swoje umiejętności, swoje doświadczenie. Natomiast to też, żeby sprawa była jasna, każdy tam starał się pokazywać wszystko najlepsze, to co ma. I to naprawdę było widać. To naprawdę było widać po tych chłopakach, że oni nie przyszli tam, bo ktoś im kazał. Tylko tam było 60 gości, 60 chłopów, 60 ludzi, którzy znają się na swoim fachu, którzy chcą przekazywać tą wiedzę. Czy był jeszcze jakiś Polak oprócz ciebie, czy byłeś jedynym? Byłem jedynym Polakiem. Nie słyszałem, żeby któryś z naszych rodaków ukończył ten kurs. Niemniej jednak, jest to kurs dla służb, a więc mogło być tak, że po prostu ktoś był wcześniej, a ja o tym nie wiem, bo po prostu nie mogę o tym wiedzieć. Rozumiem. Gracie, rodzina Gracie, nie jest to, można powiedzieć, taka z pierwszej łapanki familia, ponieważ to oni odpowiadają za rozpromowanie, można powiedzieć, i za stworzenie brazylijskiego jiu-jitsu, ale również też za organizację UFC, która na początku lat 90. ubiegłego wieku w zupełnie innej też formie wyglądała, niż tak wygląda teraz, bo teraz mamy czyste MMA i to się nam kojarzy czy z Mateuszem Gamrotem, który w ostatnią sobotę pięknie wygrał swój pojedynek, czy z Conorem McGregorem. Kiedyś to wyglądało zupełnie inaczej. To była taka naprawdę konfrontacja różnych stylów walki, wręcz chyba musi to dobrze smakować, że udało się dotknąć tej właśnie rodziny w jakiś sposób. No jest to jedna z najbardziej znanych rodzin, jeżeli chodzi o sporty walki na świecie. Szczególnie dla mnie ważne jest to, że są to
jedni z twórców brazylijskiego jiu-jitsu. Faktycznie masz czarny pas. Dokładnie tak, dokładnie tak. Wiesz co, z tymi czarnymi pasami to też nie jest tak, że o, no, jest gościu, który ma czarny pas i on już musi być dobry, prawda? Tym bardziej, że no, jest gościu, który ma dwa czarne pasy, to musi być dobrym. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że jest się sportowcem, jest się osobą, która rywalizuje, jest się osobą, która sprawdza swoje umiejętności w walce realnej, czy też oczywiście w walce sportowej, bo o to tutaj chodzi. Te czarne pasy to jest tylko wyłącznie dodatek. Natomiast wracając do rodziny Gracie, oni byli jedną, oni stworzyli brazylijskie jiu-jitsu, a następnie chcąc promować swoją dyscyplinę, wyjechali do Stanów Zjednoczonych, żeby po prostu tam walczyć, udowadniać swoją wyższość. Jeden z braci rodziny Gracie stworzył UFC, które teraz jest największą organizacją MMA na świecie. Tak więc takie smaczki, drodzy słuchacze, dzisiaj dowiadujemy się na antenie radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, oczywiście też na naszym facebookowym profilu. My zapraszamy na krótką muzyczną przerwę, a po niej nawiążemy jeszcze do przygody, jaką Robert Wardzała przeżył w Teksasie, a i nie tylko, bo porozmawiamy troszkę o jego takich polskich sprawach i takim trybie życia, który prowadzi na co dzień. Wracamy więc za kilka minut. Halo, halo, wracamy na antenę radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, to wieczór na luzie. Dziś Robert Wardzała, moim i Państwa gościem, człowiek, który podbił Teksas, który osiągnął, może nie szczyt, ale na pewno wysoką górę, jeśli chodzi o swoje marzenia. Robercie, porozmawialiśmy przed przerwą, jak wyglądał ten kurs, ile trwał, co przeszedłeś, ale ja z tego, co wyczytałem, to jeszcze twoja przygoda z USA nie jest zakończona, ponieważ Louisiana się o ciebie upomina. Oj, poznałem tam naprawdę fantastycznych ludzi, to też jeszcze jakaś taka część dodatkowa do tego wszystkiego, a może najważniejsza. Poznałem tam pięciu fantastycznych chłopaków z Louisiany, są to pracownicy służb, no tutaj już nie będę opisywał jakich służb, natomiast po czwartym dniu, kiedy już byliśmy praktycznie na tej finalnej części naszego szkolenia, zostałem zapytany przez ich dowódcę, czy nie chciałbym przylecieć do Stanów w okresie wakacyjnym i szkolić ich z zakresów sportów walki. Także jest to dla mnie olbrzymia duma. Zobaczymy oczywiście, co jeszcze z tego wyjdzie. Najpierw muszę zapytać moją małżonkę o zgodę. No, z tymi małżonkami to wiemy, jak jest. Tomek Adamek też zawsze mówi, że musi pytać żonę o zgodę, ale zawsze ta żona się zgadza. Także myślę, że i w twoim przypadku myślę, tak że, będzie. Myślę, że tak. Natomiast no, mam tutaj jeszcze malutką córeczkę, którą serdecznie pozdrawiam. Kocham cię, Zuziu. No i zobaczymy, jak to będzie, bo być może zapakujemy się, wsiądziemy w samolot i wszyscy tam polecimy. A jak to czasowo miałoby wyglądać? Ile miałby trwać taki kurs? Dwa tygodnie. To wszystko będzie zależało od tego, w jakim stopniu i co oni będą chcieli uzyskać przez te dwa tygodnie. A jeszcze chciałbym spytać, bo teraz wiemy, jaka jest sytuacja na świecie i ten twój wyjazd do Stanów, czy był w jakiś sposób utrudniony? Czy to poleciałeś do Stanów na zasadzie wizy, no właśnie, jakiej? Początkowo chciałem lecieć do Torrance, do Kalifornii. To szkolenie miało odbyć się we wrześniu, natomiast ze względów epidemicznych wyjazdy ludzi z Europy były ograniczone. Dla zwykłych turystów były one niemożliwe. Jedyną opcją było otrzymanie od konsula, przepraszam bardzo, tak zwanej zgody NEI. Niestety tej zgody nie otrzymałem i szczerze powiedziawszy myślałem, że w tym roku nie wylecę do Stanów. Na szczęście 8 października Biały Dom zniósł te ograniczenia i mogłem wylecieć normalnie do Stanów, mając tylko i wyłącznie zgodę tak zwaną ST. Nie jesteśmy krajem bezwizowym, a więc nie potrzebujemy wiz, natomiast każdy z nas, obywateli polskich, musi dostać taką zgodę tak zwaną ST. Otrzymałem tą zgodę, poinformowałem swoje władze o tym zamiarze i udało mi się wylecieć. Okej, czyli plan jest taki, że na razie jesteś w Polsce, a możliwe, że w okresie
letnim. Tak. Na pewno z kraju nie mam zamiaru wyjeżdżać na stałe. Uwielbiam to miejsce, uwielbiam nasze miasto. Zostaję tutaj. Rzadko się słyszy, powiem szczerze, żeby ktoś mówił, że uwielbia nasze miasto. Znaczy, niestety, ja też nie lubię takich, nie lubię ogólnie narzekania u ludzi, więc jak ktoś mi mówi i narzeka na Tarnów, nie, ja zawsze wyciągam 3-4 argumenty, które mówią, że to miasto jest całkiem spoko. Wiesz co, to miasto i ludzie z tego miasta dali mi tak naprawdę wszystko to, co mam. Jakim jestem człowiekiem, jakim kiedyś byłem sportowcem, także tylko i wyłącznie w samych superlatywach o moim mieście, o moim kraju. Rozumiemy. Ja bym jeszcze nawiązał do twojej przygody, którą przeżyłeś w USA, ale już nie pod kątem samego jakby kursu, ale tego, jak ci się po prostu podobało w Teksasie, bo wiemy, że Teksas rządzi się też swoimi prawami. Dzisiaj sprawdzałem pogodę na poziomie około 15 stopni, więc troszkę cieplej niż u nas zimowo. Jak przywitał cię Teksas? O, może tak zapytam. Teksas przywitał mnie bardzo ciepło. Już wcześniej wspomniałem o tym ze względu przede wszystkim na ludzi, których tam spotkałem. Ale jeżeli chodzi o pogodę, no to tam nie było problemów. Corpus Christi jest to miasto, które leży zaraz przy Zatoce Meksykańskiej, poniżej, na południe od Houston. Także temperatura wahała się w okolicach 22-27 stopni. Także pogoda bardzo wakacyjna. No jest to również miejsce turystyczne. Jest tam ogrom miejsc turystycznych do zwiedzania, między innymi lotniskowiec USS Lexington, który również odwiedziłem. Jest to lotniskowiec z II wojny światowej. Piękne miejsce, piękne wybrzeże, dużo statków, dużo restauracji, dużo lokali. No właśnie, mogłeś sobie pozwolić na jakąś amerykańską kuchnię, bo Teksas kojarzy się tak ze stekami. Tak jest. Fajnym no chłopaki z Luizjany zabrali mnie raz do takiej restauracji typowo teksańskiej ze stekami. No przepyszne steki, równie pyszne steki jadłem tylko i wyłącznie w American Dream w Tarnowie, także serdecznie wszystkich zapraszam. Natomiast tutaj taka ciekawostka, byłem z nimi w restauracji, którą oni polecali, z taką kuchnią, typową kuchnią z Luizjany, i tam pierwszy raz w życiu skosztowałem mięsa aligatora. Bardzo smaczne również, polecam. Niestety w American Dream podobno nie ma, ale... Jak słyszę aligator, to mi się przypomina ten legendarny filmik, jak Polak karmił aligatora. Ale Forfeiter. Nie możemy nic więcej mówić, co tam się działo w tym filmiku, bo oczywiście, zaraz oczywiście. Bardzo, bardzo dobre. No, mięso przypomina mięso kurczaka, może trochę słodsze, może trochę twardsze, ale też bardzo dobre. Czyli można powiedzieć i marzenie spełnione, kurs zaliczony i przy okazji troszkę kraju zwiedziłeś, troszkę smaków poznałeś, jeśli chodzi o tę kuchnię amerykańską, czyli naprawdę udany wyjazd. Udany. Myślę, że pomimo kilku kwestii, o których nie będziemy tutaj wspominać, jest to jeden z lepszych wypadów w moim dotychczasowym życiu i na pewno nie ostatnim. Na pewno się na tym nie zatrzymam. Wróćmy teraz do twojego życia codziennego. Zamykamy etap USA, liczymy na to, że jeszcze będzie ci dane, i tego ci życzę, żebyś mógł wylecieć do tej Luizjany i tam sprawdzić się w trochę innej roli. A jeszcze jedna rzecz właśnie, bo to chciałem cię zapytać, bariera językowa jakaś była? Bo powiem szczerze, nie wiem na jakim poziomie masz angielski, ale dogadać się to jedno, tak. A gdy wchodzisz w branżowy język ludzi, którzy tam żyją i tam funkcjonują, no to na pewno musi być to dużo trudniejsze. Jak się odnalazłeś? Wiesz co, mój angielski jest na poziomie średnim, więc jeżeli ja poradziłem sobie, to każda osoba, która studiowała i miała język angielski, która kiedyś w szkole średniej miała język angielski, na pewno sobie poradzi. Jeżeli chodzi o ten język branżowy, no to faktycznie musiałem tutaj posiłkować się skryptem, książką, którą mieliśmy do danego szkolenia, w szczególności do egzaminu, który musieliśmy zaliczyć, bo musieliśmy oprócz tego zademonstrować technikę, to jeszcze pokazać, w jaki sposób będziemy nauczać tej techniki. Także tutaj musiałem się przygotować odpowiednio. Natomiast nie jest to problem. Tam ludzie są naprawdę przyjaźnie nastawieni. I nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o ludziach z kursu. Ja akurat w momencie przed tym, zanim poznałem chłopaków z Luizjany i zaraz po tym, kiedy oni wyjechali, jeździłem po Corpus Christi Uberem.
rozmawiałem z ludźmi, tak sobie założyłem, że po prostu będę jak najwięcej rozmawiał, że będę chciał zobaczyć to miasto i z każdym spokojnie się dogadałem. Jeżeli był jakiś problem językowy, to zawsze znaleźliśmy jakąś lukę albo inne słowo na dane określenie. Teraz definitywnie zamykamy już temat USA. Wracamy do życia codziennego, które prowadzisz w Tarnowie. Tak jak wspomnieliśmy, jesteś wykładowcą Katedry Wychowania Fizycznego na PWSZ Tarnów. Jak uczelnia zareagowała? Mam na myśli władze i mam na myśli też studentów, bo muszą być bardzo dumni ze swojego wykładowcy. Jeżeli chodzi o władzę, tutaj z całego serca serdeczne podziękowanie za wsparcie, ponieważ towarzyszyli mi i wspierali mnie w całej tej podróży, w organizacji tego przedsięwzięcia, także jeszcze raz serdeczne podziękowanie dla władz uczelni oraz dla władz mojego wydziału. Jeżeli chodzi o studentów, to studenci wiedzieli, ponieważ tydzień nie było mnie w pracy, musiałem to zgłosić. Te zajęcia w jakiś sposób musiałem wcześniej nadrobić, a te, które mi się nie udały, będę musiał je nadrobić po nowym roku. Wiedzą, a czy są dumni? Nie wiem. Nie wiem, to musiałbyś pytać ich. Studenci z przedmiotów, które ja prowadzę, są bardzo aktywni na zajęciach, także widzę, że oni chcą się uczyć, chcą, że tak powiem, specjalizować się w tej dziedzinie, także myślę, że na pewno będą zadowoleni, bo będą mieć nowe techniki i nowe umiejętności prosto ze Stanów Zjednoczonych. No właśnie, ponieważ też to, czego ty się nauczyłeś w USA, chcesz przekazać studentom PWSZ? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. To, że wyjazd i ukończenie szkolenia GST było moim marzeniem, no to również musimy pamiętać o tym. Ja już to zresztą dzisiaj wcześniej wspomniałem, że jestem pracownikiem Katedry Wychowania Fizycznego, natomiast prowadzę zajęcia również na Administracji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i tam w planie studiów studenci mają takie przedmioty jak techniki interwencji i wyszkolenie strzeleckie, a więc to szkolenie idealnie wpasowuje się w program studiów. Rozmawialiśmy przed jeszcze rozpoczęciem naszego programu. Długie lata związany jesteś z MMA, stricte z MMA. Jesteś byłym, można powiedzieć, czynnym, byłym czynnym zawodnikiem. Teraz jesteś trenerem, cały czas śledzisz ten świat sportu, jeśli chodzi o MMA. I masz też kontakt z młodymi ludźmi. Powiedz mi, jak ty reagujesz na nowe pokolenie ludzi? Może jest to ogólne pytanie, ale chciałbym cię zapytać, czy młodzi ludzie lubią sport, czy ciągną do sportu, czy jednak ta cyfryzacja, która jest wszechobecnie dostępna, ich troszkę od tego sportu odciąga? Wiesz co, trudno mi jest właśnie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. No ja całe życie zajmuję się sportem, także mam do czynienia z ludźmi, którzy chcą uprawiać ten sport. Są to judocy, są to zawodnicy brazylijskiego jiu-jitsu, są to dzieciaki z Legion Team Tarnów, które prowadzę również z Radkiem Piechnikiem. Są to również studenci, których mam na zajęciach. Także ja widzę... Coś przerywamy, halo. Jedziemy dalej. Także ja widzę tylko i wyłącznie same pozytywne strony tego, że jednak młodzież chce trenować, chce uprawiać sport, a jak jest faktycznie procentowo, no to niestety nie mogę ci powiedzieć. Mamy telefon jakiś teraz na antenie? Tak, no to w takim razie odbieramy. Halo. Halo, czy mnie słychać? Tak, słyszymy. Dobry wieczór, proszę się przedstawić. Otóż ja chciałbym powiedzieć coś panu Wardale. Panie profesorze, z tej strony Przemysław Cybylski, pana student. Otóż pytał się pan przed chwilą, czy studenci są z pana dumni. I ja chciałbym tylko dodać, że jak najbardziej. Jesteśmy dumni! O proszę, no nie spodziewaliśmy się tak przyjemnego telefonu na koniec naszej audycji, także... Masz, Robercie, potwierdzenie. Studenci są bardzo dumni. Dziękuję bardzo, natomiast żeby sprawa była jasna, zaliczenie egzamin na takich samych warunkach jak wszyscy inni. Oczywiście, tak. Pozdrawiam serdecznie, panowie. Dzięki, że byliście z nami. Tak więc widzisz, masz już czystą odpowiedź. Myślę, że ja spodziewałem się, no nie chciałem się wypowiadać tutaj w imieniu studentów, bo nie jestem twoim studentem, ale tak czułem, że patrząc na takie osiągnięcia swojego profesora, no to wykładowcy
trzeba być dumnym, trzeba to docenić. Natomiast wracając do twojego pytania jeszcze raz. Tak, młodzież chce uprawiać sport, ciągnie do tego sportu, tym bardziej, że w Tarnowie, jeżeli chodzi o sporty walki, mamy się czym pochwalić. Tutaj nie chcę wspominać tylko i wyłącznie o swój klub Legion Team Tarnów, bo tutaj mamy świetnych zawodników, świetne zawodniczki. Natomiast również mamy inne dyscypliny, takie jak judo. Mamy trenera Krzysztofa Sieniawskiego z Błękitnych Tarnów, którego serdecznie pozdrawiam. Mamy osiągnięcia fajne. Tak jest. Medaliści Mistrzostw Polski Młodzików. Mamy również zawodników Taijim Tarnów, brązowy medal Mistrzostw Świata Arka Krupy. Także Tarnów sportami walki stoi. Tak, panowie, trzymać. Myślę, że to wy promujecie nasze miasto i wy pokazujecie młodym ludziom drogę, którą powinni dążyć. Tak więc trzymamy kciuki, aby młodzi ludzie nie poddawali się i nie odchodzili od tego sportu, ale lgnęli do niego. Mam nadzieję, że dzięki takim osobistościom jak ty, ktoś z tych młodych chłopaków bądź dziewczyn zdecyduje się, żeby przyjść na trening. Czy Fame MMA, uważasz, przyciąga młodych do sportu, czy to jest tylko takim pomysłem na zapewnienie rozrywki w sobotni wieczór? Wiesz co, jest to na pewno dobry produkt biznesowy, natomiast jeżeli chodzi o moje zdanie na ten temat, no, nie są to eventy stricte sportowe. Są to eventy, no nie wiem, no może to nie jest kabaret, może to jest kabaret. To jest coś nowego. Ja akurat nie oglądam, nie wspieram tego dobrym słowem, natomiast też nie będę wymagał tego, żeby inne osoby tego nie oglądały, nie wspierały, prawda? Każdy niech wybierze coś dla siebie. W moim przekonaniu młody człowiek może oglądać KSW, może oglądać FEN, może oglądać Babylon, może wybrać się na galę innej organizacji i tam zobaczyć prawdziwych facetów, prawdziwe kobiety rywalizujące w sposób sportowy, tak? Osoby, które chcą zobaczyć sport, wybierają tą drogę. Natomiast jeżeli ktoś chce się pobawić, pośmiać z gości, którzy na macie byli dwa razy, machają rękami, akcepami, no to wybierają tą drugą opcję. No i warto tutaj zwrócić uwagę na to, że jednak takie osoby nieprzygotowane do rywalizacji, nazwijmy ją rywalizacją sportową, no zwyczajnie mogą zrobić sobie krzywdę i myślę, że po prostu kiedyś może coś się skończyć po prostu tragedią. Ale nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Tak. Czy Fame MMA przyciąga młodych do sportu, czy raczej to jest taką formą rozrywki? Bo często mówi się właśnie, że patrząc na youtubera, powiedzmy, nie wiem, 13-latek, który oglądał jego filmiki na YouTubie, w których tam fisiował i głupkował i tak dalej, a nagle widzi go trenującego i w jaki sposób może go zachęcić też do uprawiania sportu, jak myślisz? Troszeczkę odpowiedziałem ci na to pytanie. Ja bym wolał, żeby ten 13-latek wybrał jednak galę KSW lub FEN niż Fame. No tak, dlaczego? Już ci powiem dlaczego. Te gale sportowe mają to do siebie, że jednak przeciwnicy mają do siebie ogrom szacunku, a tego szacunku na pewno brakuje na takim Fejmie. Jeżeli 13-latek ogląda swojego, nazwijmy to, idola, który klnie, który obraża matkę lub ojca swojego przeciwnika, no taki to jest przykład. Niech to zostawi, prawda? No, niech nie będzie takim sportowcem. Lepiej, żeby on zajął się, no nie wiem, nie chcę tutaj wymieniać jakiejś innej dyscypliny, żeby nie obrażać. Natomiast to nie jest droga prawdziwego sportowca. Oczywiście to jest moje zdanie, każdy może mieć inne. Rozumiem. No, smutne to jest czasami właśnie, że kontrowersja przyciąga niestety uwagę młodych ludzi. Tu masz rację. Oczywiście często umówmy się tak, bo wiem, do czego ty dążysz. Może być tak, że chłopak, który, no nie wiem, powiedzmy, lubi jakiegoś youtubera i widzisz, ten youtuber w późniejszym czasie z alkoholika i narkomana staje się sportowcem i to... No, są takie przypadki. Są takie przypadki, natomiast wydaje mi się, że to jest promil. A nawet nie procent. Tak więc znamy zdanie prawdziwego sportowca, który zjadł zęby na MMA i nie tylko. Mam nadzieję, że nie zawiodłem własnym zdaniem, natomiast to jest moje zdanie. Robercie, nawiązuję jeszcze do świąt Bożego Narodzenia nadchodzących, ale też do tego, jak było w Stanach. Wiemy, że Amerykanie bardzo wcześnie rozpoczynają świąteczny okres
celebracji Christmas, wszędzie jest świątecznie, czy też tak było w Teksasie? Czy już dokładnie poczułeś? Tak, dokładnie tak, z tym, że widzisz, no w Polsce już mamy klimat typowo nasz świąteczny, czyli pogoda odpowiednia, śnieg, tam palmy, przystrojone w świąteczne banieczki, światełka. W centrach handlowych, oczywiście tak jak to jest na typowych filmach amerykańskich, choinki, Mikołaje, także tak, także tam już jest święta pełną parą. Jaki u ciebie plan na najbliższe dni, jak masz w głowie, jak chcesz spędzić ten okres świąt Nowego Roku? Przede wszystkim z córką i z moją żoną, tak? Chcę troszeczkę odpocząć, chcę poświęcić im czas, a od stycznia działamy dalej. Czyli zapowiada się aktywny początek Nowego Roku? Cały aktywny przyszły rok. Ja jestem osobą, która nie lubi siedzieć w miejscu, nie lubi... To zdradź trochę szczegółów, bo już na pewno masz ten 2022 rozplanowany. No, o tym już powiedziałem, czyli na pewno, jeżeli propozycja będzie dalej aktualna, tak, to Luizjana. To wiemy, Luizjana. Natomiast obecnie pracuję na stanowisku dydaktycznym, mocno zastanawiam się nad przejściem na stanowisko badawczo-naukowe, a co za tym idzie, otworzenie przewodu doktorskiego. I jeszcze biję się z tymi myślami, natomiast na x% jest to możliwe. Tak więc trzymamy kciuki, żeby oprócz twojej pracy, którą wykonujesz na Tarnowskiej Uczelni, oprócz tego, że trenujesz swoich podopiecznych, abyś też spełniał swoje marzenia, aby się ten letni wyjazd do Luizjany udał, no i to, o czym przed chwilą powiedziałeś, czyli te doktorskie zapędy, aby też się ziściły. Moim i państwa gościem w dzisiejszym Wieczorze na Luzie był Robert Warcała, pierwszy Polak poza służb mundurowych, który dokonał naprawdę wielkiej rzeczy, kończąc kurs technik interwencyjnych w Centrum Szkoleniowym Grace University w Teksasie. Robercie, dziękuję bardzo, że byłeś z nami. Fajnie, że po raz kolejny ktoś z naszego regionu osiąga duże rzeczy. Gościł u mnie w audycji na antenie Radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz. Możemy się tym pochwalić. Dziękuję bardzo Karolu za audycję. Dziękuję państwu. Wesołych świąt, szczęśliwego Nowego Roku. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy za dziś. Do usłyszenia. Wieczór na luzie. Zaprasza Karol Garnicarz.